Goalkeeper drużyny gospodarzy został wybrany zawodnikiem spotkania. Teraz zaczęli zawodnicy z Belgii. Numerem 11, z numerem 16 to Oskar Stankowiak i Adam Wachoński, który teraz pięknie asystuje do wspomnianego Oskara Stankowiaka i ten otwiera wynik spotkania. No i co ciekawe, myśleliśmy, że drużyna z belgijskiej ekstraklasy będzie tu murowanym faworytem do wyjścia z grupy z miejsca numer 1. Natomiast jak się okazuje, na razie na dobrej drodze są gracze Red Dragons Pniewy. No i to tylko może być dobry prognostyk na przyszłość. Zwłaszcza, że ich forma w tym turnieju też jak na razie pokazuje, że mogą sobie też tutaj nieźle poradzić. Chyba będzie 2-0. Tak, to musiało być trafienie numer 2. 6 minut do końca, natomiast strzelcem gola jest Patryk Zankiewicz. Wachoński na wolne pole do Stankowiaka i jest gol! Bramka numer 2 tego zawodnika w tym spotkaniu. Oskar Stankowiak podwyższa i strzela bramkę do szatni, podwyższa na 3-0 dla Red Dragons Pniewy. I obronę morą. Rzut rożny, Stankowiak. I bramka. Piłka przeszła wzdłuż linii końcowej, wzdłuż linii bramkowej. Stankowiak adresuje ją do Wachońskiego. Pierwsza bramka wpadła w zgoła inny sposób. To asystentem był Wachoński, strzelił Stankowiak. Natomiast teraz na 4-0 po akcji odwrotnej podwyższa Adam Wachoński. Powtórka bramki. Wachoński idealnie wyłożył śpiączka Wachońskiemu. I taki super snajper jak Adam Wachoński nie poradził sobie z tym zadaniem. A tymczasem bramka wpada po drugiej stronie. Adriano Greco po ładnej asyście Jordana Ple strzela bramkę honorową i mamy 4-1 dla Red Dragons Pniewy. Skrzypek. Jest Adam Wachoński. Może tym razem mu się uda. Byłaby to druga bramka tego zawodnika. Jeśli nie on, to numer 11, czyli Adrian Skrzypek. 5-1. Bardzo dużo okazji mieli zawodnicy Red Dragons, tak jak wspominałem. No 10 goli to tu na pewno powinno wpaść. Myślę, że w meczu ligowym trener Łukasz Szlajtak na pewno by się na nich mocno denerwował. Natomiast tutaj turniej towarzyski, no i najważniejsze, co mieli zrobić, osiągnęli na tym etapie rozgrywek. Kończy się runda grupowa w grupie A. 5-1 dla Red Dragons Pniewy i mamy na grafice, kto strzelał bramki. Dwa razy Stankowiak, a później Zdankiewicz, Wachoński i Skrzypek. Bramkę honorową dla Squadra Muscrą zdobył Adriano Greco. Dziękujemy Państwu. Za chwileczkę mecz numer 6. To jest...